Adam Komin, Andrzej Rostropowicz, kolejny odcinek Cafe Red Box. Wracamy do Was po długim weekendzie i zaczynamy od losowania Pucharu Ligi, gdyż w ostatni piątek zakończyliśmy pierwszą rundę. Przekazuję mikrofon Adamowi, będę losował, a Adam będzie Wam mówił dokładnie terminy, godziny i boisko, na którym zostaną rozegrane mecze drugiej rundy. Czyli tak jak zawsze, to będzie 9 spotkań, czyli zaczynamy meczem w klatce o 19.30, 21 listopada. Lionsi. Finimondo. O 20.15 również w klatce zagrają All Boys. A ich przeciwnikiem będzie Trzynastka. Boisko B, godzina 20. Norma zmierzy się z Sigmundarą. Godzina 20, boisko C. Węgorze. I Węgorze zagrają z Orzapakiem. I ostatni mecz o 20 na boisku D. Komandor Śląsk z SM Silesia. I godzina 21.15, klatka Sports Pub. I ich formę sprawdzi Gobliny. 20.45. Boisko BZS1 z Hungerbud. Boisko C. Ori Kaminowa. Ekochem z Atrią. I ostatni mecz. Juloko o 20.45 na boisku D zagra z Euro Prestige. I jest jeden wolny los. Szczęśliwcem okazał się Bonito Murcki. Dzięki, Andrzej, za losowanie. A teraz uprzątniemy to wszystko, zrobimy newsa na stronę i przechodzimy do programu, do tego, co się wydarzyło w lidze. Wracamy do informacji ligowych. Zaczynamy od tego, co zawsze na początku, czyli ogłoszenia parafialne. Turniej Old Boyów i pierwszy trening najmłodszych adeptów sztuki futbolu zimowy. No, zimowy trening zaczniemy na hali trenować 28, sobota. Informacje są na stronie... Listopada. Tak, oczywiście listopada. Godziny treningu i miejsce, wszystko jest podane, można dzwonić, można mailować, można pytać. W tym dniu zaczniemy również rozgrywki halowe, sezon 2014-2015. Tu przy okazji powiem, że jest troszkę szumu koło tego, jest parę nowych drużyn już, takich nowych, starych, jak i całkiem nowych, także fajnie to się wszystko rozwija. Stąd prośba, ci, którzy jeszcze tak na 100% nie potwierdzili, parę takich zespołów jest, bardzo proszę to zrobić. No i do kolejnych drużyn, które się chcą zawiązać, zapraszamy serdecznie do udziału. Wszyscy widzą, że ta hala fajnie prosperuje. No i turniej Old Boyów, ostatnia rzecz, o której chcemy cały czas mówić, to jest 13 grudzień w godzinach południowo-popołudniowych, turniej Old Boyów 35+. Też kilka drużyn zapowiadane, drużyny przyjezdne, czyli Kraków, Poznań praktycznie już potwierdziły. Czekam jeszcze na potwierdzenie tej wiedeńskiej drużyny. Kilka zespołów tutaj, stąd. Także myślę, że to będzie fajna impreza. Zapraszamy serdecznie. Wstępnie, jeszcze oczywiście nie jest to data pewna, ale zakończenie sezonu tutaj trawy jesiennych zmagań 12, czyli dzień przed turniejem halowym. Tak, mówimy o uroczystości rozdania nagród. Generalnie skończymy zmagania koło 5-4, góra 5 grudzień, 5 na pewno będą półfinały Pucharu Ligi. I ostatnim akcentem
kończącym całkowicie sezon jesień 2014 będzie finał Pucharu Ligi, który rozegrany zostanie 8 grudnia w poniedziałek, oczywiście w klatce. Ale zanim o pucharze, o finale pucharu, to kupę ciekawych informacji, bo mieliśmy pełny tydzień, 5 dni rozgrywkowych, łącznie z pucharem, czyli zaczynamy od Ekstraligi. Demetrix, K-Designer, Orika, Hungerbud, Węgorze, Bonito, to wszystkie mecze z poniedziałku. No i tak, Demetrix przegrał z K-Designer 3-7, tutaj świetny mecz Pawła Wróbla. Strzelca 4 goli, Orika Minowa uległa Hungerbudowi 0-4, tutaj Marcin Grzywa popisał się hat-trickiem. Natomiast Węgorze pokonały Bonito, mimo że tam przez długi czas było blisko, był nawet remis 4-4. Tomasz Grucelski, kolejne 4 bramki, chyba te wyniki nie zaskoczyły ciebie. No widać, że faworyci naciskają i teraz już każdy walczy o awans, a w kuluarach słychać, że nikt nie chce odpuszczać. K-Designer ostro naciska i głośno mówi o tym, że walczą o mistrzostwo i nie zamierzają odpuszczać nikomu. Są na jak najlepszej drodze do tego, bo 9 spotkań, 22 punkty. No ale nie zwalniają tempa ani Hungerbud, ani Węgorze, także tutaj walka będzie do samego końca, a zapowiadają nam się, no ten tydzień będzie taki troszkę okrojony, tylko 2 dni rozgrywek, ale już od przyszłego już te kolejne 2 i takie hity, chociażby SM Górnik, K-Designer czy Hungerbud, no meczy fajnych będzie kupę, że sam jestem ciekaw, jak to się wszystko skończy. Mecze wtorkowe to 2 Euro Prestige Albois 10-3, no zaskakująco wysokie zwycięstwo Euro Prestige, akurat nad drużyną Cukiera, bo ten Beniaminek naprawdę tutaj fajną historię zapisuje w tym sezonie. I WSD w końcu, WSD wygrywa, tym razem wreszcie pokonuje Węglosmyk. To było 4. zwycięstwo, 5. zwycięstwo w tym sezonie, 5 zwycięstw, 5 porażek drużyny Kępnego. Prowadzili do przerwy 7-1, natomiast drugą połowę przegrali aż 4-7, natomiast no, ta zaliczka z pierwszej wystarczyła. No tutaj na pierwszy rzut świetny mecz Tomasza Masternaka, no tutaj ten weteran Red Boxu rozegrał swój najlepszy, jeśli chodzi o bilans bramkowy, mecz w swojej historii występu w Red Boxie. Stary człowiek i może, nikomu nie ujmując. No, przede wszystkim jemu nie dodawajmy lat, bo do starości to mu jeszcze troszeczkę brakuje. No to... Ale stażem tutaj już kilkaset meczów zagrał chyba. Tak, no stażem i wiekowo wiadomo, że jest starszy od swoich kolegów z zespołu. No mówisz, pierwsza połowa zaważyła o końcowym wyniku. Faktem w pierwszej połowie WSD nacisło, odbiło się to trochę czkawką po zmianie strony, ale dodam, że WSD grał tutaj bez zmian. No i gdzieś tam musieli opaść sił, no całe szczęście dla nich, że ta zaliczka była dość spora i dowieźli zwycięstwo, bo oni chyba 5 meczów z rzędów przegrali, bo oni wygrali początkowe pierwsze 4, potem 5 porażek. Tu też jak się stawili na meczu bez zmian, też jakoś tak bardzo ostrożnie do tego meczu podeszli i z pokorą, a może to właśnie to zaważyło, że ta koncentracja taka przed meczem spowodowała to, że pierwsze minuty były w wykonaniu WSD super, no i końcowe 3 punkty, no które no pewnie nie przybliżą WSD to podium, bo to na to chyba jest za późno, ale tak dają spokój, bo pomału zaczęli się oglądać za siebie zawodnicy Przemka Kępnego, teraz chyba mają już spokój. Mają spokój, ale czy o to chodziło w tym sezonie WSD? Po wygranych w poniedziałek i w czwartek 3 punkty dopisali do swojego konta gracze K-Designer i Hungerbudu i tak ci pierwsi pokonali SWA 10-6. Natomiast Hungerbud no zniszczył może za mocno, brutalnie, ale no wysoko pokonał Demetrix 10-1. Jakiś twój komentarz do tych dwóch meczy? No nie, wreszcie, bo ja przypomnę, że Hungerbud zawsze się męczył z Demetrixem, no ale w tej chwili Demetrix chyba się już pogodził ze spadkiem. Na ten mecz też przyszło 6 zawodników Demetrixu, grali bez zmian, co chyba jasno pokazuje, że zresztą ja w rozmowach z niektórymi zawodnikami Demetrixu to już czuję taki pogodzenie się z losem i chęć walki w pierwszej lidze o najwyższe cele. Ja zawsze powtarzam, że to czasami dobrze jest zrobić krok w tył, w pierwszej lidze coś ugrać, coś wygrać i wtedy atmosfera w drużynie lepsza i cele jakby inne. Także tu bym się specjalnie nie martwił. Demetrix to przecież nasz weteran, a ja przypomnę, że niedużo się w składzie tego zespołu zmieniło od samego początku, a to już jest 7 lat.
no nikomu lat nie ubywa, raczej przybywa, także i tak pogratulować, że tyle sezonów Demetrix potrafił grać w elicie. Też często rozmawiasz z Darkiem Pacułą, kapitanem SWA, jakieś wnioski z tych rozmów, bo oni też mają nieciekawą sytuację. No, podobne jak z Demetrixem, oni też chyba tak pomału się godzą z tym, że no ciężko się spinać co tydzień, czy tam czasami dwa razy w tygodniu i no będą walczyć do końca, ale chyba się nic nie stanie, jak tak czasem by się nie udało i by spadli. Oni też już nie jeden spadek przeżyli i za każdym razem szybko wracali do elity. A tak jak mówię, no w pierwszej lidze coś można wygrać, coś ugrać, coś wygrać i takiego porządnego kopa sobie dać na kolejny sezon. Niemniej w dalszym ciągu walczą. No i ostatni mecz tego ubiegłego tygodnia to Globetrans Bonito. Tutaj specjalnie zostawiliśmy sobie go na koniec, gdyż do przerwy 2-2, ale jeszcze na 10 minut przed końcem Bonito prowadziło 5-2, natomiast no finish tego teamu Gabigi, który też swoje problemy w tym sezonie ma, był imponujący. Między 42 a 46 minutą drużyna ta strzeliła 4 bramki, no i wygrała 6-5. Będzie to taki przełomowy mecz, który już pokaże, że no miejsce Globetransu nie jest w pierwszej lidze, tylko w Ekstra. My chyba wszyscy wiemy, że Globetransa miejsce to jest w Ekstra lidze, no natomiast no to jest zespół stricte bawiący się tutaj. Nie ma jakiejś spiny na wynik. Przychodzą, grają, cieszą się tą grą. No tutaj dodam, bo nie wspomniałeś, że w bramce stanął najlepszy strzelec tego zespołu przez cały mecz. Za bramkarza, czy próbował się bawić, czy dobrze mu to wychodziło. Widziałem, że niezłych kilka parad Radek Gabiga. To chyba mówi wszystko za siebie. Rzut oka na tabelę. No ta pierwsza czwórka wydaje się między sobą, to rozstrzygnie kwestię tych pierwszych trzech miejsc. I tak Węgorze. Mecz więcej od Hungerbudu, K-Designer i Kokocińca. No zobaczymy, to chyba tak mówię, w tych bezpośrednich meczach wszystko się rozstrzygnie, bo tu już generalnie nikt z tych miejsc od 5 do 8 czy 9 nie ma szans, żeby doskoczyć. Dół tabeli tu zdecydowanie bardziej ciekawie. No zobaczymy, czy ten Estuning, ten bohater takich kilku meczy naprawdę, których się nikt nie spodziewał, że drużyna ta wygra, odbije się od dna, bo ostatnio też ma serię taką, może nie aż tak ciężką, jak miało WSD tych porażek, natomiast no, nie umiał się ostatnio odbić i zapunktować. No i Taurika, no to jest naprawdę fenomen dla mnie. 12 miejsce w tabeli dopiero, a w pucharze Kokociniec pogonili. No ja myślę, że... Mistrza, zdobywcy pucharu. Tak, ja myślę, że i w pucharze i tutaj z utrzymaniem sobie poradzą, bo to skład mają całkiem niezły. Ta młodzież pociągnie ten zespół. No a co do pucharu, no to jest, no skład mieli pełny, no Kokociniec jak to zawsze jeszcze przy piątku, bez bramkarza swojego, którego już nie pamiętam kto zastępował, ale Woźnica wyjechał. Także no... Potencjał jest w Orlice na utrzymanie. Nie, to tego jestem pewny, także niech inne zespoły tam patrzą w dół tabeli. Ja przypomnę, że spadają tylko 3 zespoły z uwagi na to, że wystartowało 14, nie 15, także tą trójkę pewnie niedługo poznamy. Przechodzimy do pierwszych lig, jak już mówisz, ile drużyn awansuje, ile spada, no to powiedzmy, jak to ostatecznie jest w tych pierwszych ligach? Tak, bo komentarze się pojawiły, że nie bardzo wiedzą. Raz pod MR tak, raz tak. No, ja przypomnę najważniejszą chyba informację. Myśmy w którymś dniu się prosili o kontakt zespołu z pierwszej ligi, bo to liga jest dla was, nie dla nas. O jakieś jasne określenie się, jak wolicie grać w przyszłym sezonie, czyli czy robimy jedną grupę 15-zespołową, czy dalej się bawimy tak jak teraz w 12, w tym roku wyjątkowo było 10. No niestety zespoły się nie opowiedziały, gdzie tam wiosna, wszyscy mi mówią, Adam, dograjmy jesień, potem będziemy myśleć. W zimie jeszcze nie myślą. Tak, no ale my musimy myśleć, bo od tego jesteśmy i na tą chwilę tak, spadają po 2 zespoły, ponieważ w grupie B jest zespołów 9, tam spada tylko jedna drużyna. W newsie będzie to wszystko dokładnie opisane, kto spadnie, kto, jak to będzie wyglądało. Natomiast w przyszłym roku no, wstrzymamy się faktycznie do wiosny. Zobaczymy, bo z doświadczenia wiemy, że niektóre zespoły spadające z Ekstraligi nie zawsze przystępują do rozgrywek. Policzymy to, zobaczymy, zrobimy tak, żeby było dobrze. Aczkolwiek nie ukrywam, że skłaniamy się do tego, żeby pierwsza liga, podobnie jak Ekstra, miała 15 zespołów i wtedy chyba jest wszystko jasne, przejrzyste. I tak się chyba lepiej gra z 14 przeciwnikami niż potem jakieś rewanże. To z tym wszystkim trzeba poczekać do wiosny, no także troszeczkę cierpliwości. No dokładnie, no
Ale tak jak mówię, będziemy się skłaniać do tego, żeby zrobić jedną grupę pierwszej ligi. Natomiast do Ekstraligi awansują dwie pierwsze drużyny z każdej grupy. I zaczynamy od grupy A. Gobliny, Papszacun, Katowice 6-3. No tutaj chyba mecz bez historii. Świetny mecz braci Choroś, Kamil 2, Przemek 2. Zaczęli ten tydzień bardzo dobrze zawodnicy Goblinów. No zaczęli bardzo dobrze i skończyli całkiem nieźle, bo pierwsza połowa kolejnego spotkania też była całkiem niezła, aczkolwiek wynik niekoniecznie, ale mecz był... Mówimy o mecz z Tauzenem. Tak, to mecz ostatni w tym tygodniu. No natomiast troszeczkę nerwy im nie wytrzymały. Nie wiem, co powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że młodzież ma to do siebie, że czasami nerwy puszczają, z tym, że tu nerwy puściły akurat najstarszemu człowiekowi w drużynie i to jest przykre, że ten, który powinien dawać przykład, no to no nie chcę tu już po imieniu nazywać, jak się zachowuje, no bardzo nieładnie i zostawmy to bez komentarza, natomiast... Natomiast Gobliny grają medale, a Papszacun nie grał medale. Tak, dokładnie, gobliny będą grali o medale i ja im życzę wszystkiego najlepszego, bo szanse na te medale, jak i na awans wciąż są duże, także zapraszam na boisko i pokażcie na boisku, że jesteście lepsi od innych. Jeśli chodzi o grupę spadkową, to na pewno zagrają w niej drużyny United i PAP pod piątką. No i te dwie drużyny zagrały taki przedmecz, można powiedzieć, tego rewanżu. Lepszy PAP pod piątką 7-3 w swoim drugim meczu w zeszłym tygodniu. United przegrał z SM Silesią 5-9. No wynik czterobramkowa porażka, natomiast z SM Silesią zaprezentowali się nieźle, bo SM Silesia no to celuje w Ekstraligę. No dokładnie i ten mecz pokazuje, że United i FA przede wszystkim nie zamierzają poddać się bez walki i w tej rundzie rewanżowej powalczą o to, żeby się jednak w pierwszej lidze utrzymać, bo co prawda FA coś przebąkuje, że tak pomału, chyba czas myśleć o rozstaniu z piłką, ale ja wierzę, że on po takim zimowym odpoczynku tak zatęskni, że wieczorem, wiosną znowu do mnie zadzwoni i powie, że United Magbos jak zawsze startuje w rozgrywkach wiosna 2015. Jeśli chodzi o SM Silesię, to był w ogóle całkiem udany tydzień, bo w czwartek pokonali Premium Appetite 6-5. No i te 6 punktów nie dość, że no dało im wtedy jeszcze niepewny awans do pierwszej piątki, ale awans z drugiego miejsca. No i pokonanie właśnie w takim ciężkim meczu Premium, bo tam był mecz na styku, Sebastian Nikoda i potem Arkadiusz Mrugała w końcówce wyciągnęli ten wynik, pokazuje, że naprawdę nawet jak nie idzie, to i tak Silesia, no mają jasny cel, awans. Powrót, bo grali kiedyś. No oni to jasno mówią już drugi sezon, bo ja przypomnę, że wiosną też o tym wspominali, nie udało się. Bardzo fajnie, że poszli za ciosem, teraz widzę ten skład taki bardziej ustabilizowany, więcej przede wszystkim ludzi do grania. Co przynosi efekty? No w tej chwili wiceliderzy i naprawdę już nie tylko patrząc tabelę, a patrząc na grę tego zespołu, to no można ich stawiać śmiało w roli tych, których wiosną zobaczymy w klatce. Silesia miała dobry tydzień, natomiast beznadziejny miało Premium Appetite, bo przed tą porażką z Silesią była przegrana. Chyba tego się w ogóle nie spodziewali. Z PAP-em pod piątką, PAP pod piątką, 2 zwycięstwa w ubiegłym tygodniu. No świetny ten napastnik Zmysłowski, 5 goli FA-owi, 4 bramki strzelił właśnie Premium Appetite. Będzie walczył o koronę króla strzelców. Czemu tak późno się ten PAP pod piątką przebudził? No i co się stało w tej końcówce rundy zasadniczej? Premium Appetite, które tylko przez to, że wygrało bezpośredni mecz z PAP-em Szacun, no zagrał medale, chociaż chyba daleka droga do nich. No nie wiem, czy daleka, tam Premium dość poważne kłopoty kadrowe, kapitan przede wszystkim kontuzjowany, aczkolwiek pomału wraca do zdrowia, bardzo się cieszę, bo to jeden z tych zespołów, który zagra w turnieju Old Boyów, co prawda nie tymi zawodnikami, którzy teraz grają w pierwszej lidze, bo ci są troszeczkę za młodzi, ale kapitan Łukasz Cybulski uzbierał chłopaków też na Old Boyów, co mnie bardzo cieszy. No a tu w tym drugim meczu, w drugim, no nie powiodło się, no ale na pierwszą piątkę wystarczyło i myślę, że no może tak jak wspomniałeś o podium i o awansie, zespół ten nie może myśleć, ale myślę, że te mecze może potraktować
jakie już takie małe przygotowanie do wiosennych zmagań i na pewno zebrane doświadczenie zaprocentuje. I wiosną ten zespół śmiało będzie walczył o wyższe cele. Zmysłowskiemu łatwiej będzie powalczyć o koronę w tej drugiej piątce? No na pewno, bo to wiadomo, że przeciwnik troszeczkę słabszy i tu też zawsze były takie głosy, że to troszeczkę jest niesprawiedliwe, bo ci najlepsi strzelcy w drugich grupach mają dużo łatwiejsze zadanie, no ale konia z rzędem temu, kto coś lepszego wymyśli. No trudno zabierać komuś bramki po pierwszej. Dzielić na pół i zaokrąglać w dół. Tak, no to już ktoś to wymyślił i ja nie jestem tego zwolennikiem. Myślę, że ci, co strzelają bramki, też by byli bardzo pokrzywdzeni, gdybym im nagle pół bramek odpisał ze swojego konta. Także to jest chyba kolejny taki punkcik, który przeważy o tym, że w przyszłym roku pierwsza liga, tak jak Ekstraliga, to będzie jedna grupa i może liczniejsza, ale jedna. Tak jak SM Silesia dwoma wygranymi tą rundę pierwszą zakończył Komandor Śląsk, no i z Tauzenem się męczył jeszcze 3-2. Wkrótce będzie rewanż, bardzo chyba ciekawie zapowiadający się, bo Tauzen naprawdę po powrocie piątka wygląda bardzo zdrowo. Natomiast z Pawem Szacą już nie było problemów. 8-2, no wypracowują sobie przewagę i mają taką zaliczkę, że bardzo ciężko będzie ich złapać. No bardzo będzie ciężko ich złapać i chyba oni sami by sobie nie podarowali, gdyby nie tylko nie zdobyli awansu, ale gdyby nie zdobyli mistrzostwa, bo zaliczka 5-punktowa to jest zaliczka dość spora. No a jak będzie, no dodam, że terminarz pierwszoligowy już jest zrobiony do końca sezonu, jest na stronie, także tu też prośba do kapitanów, nie dzwońcie już o zmiany, bo zostało praktycznie 2,5 tygodnia, no i choćbym nie wiem, jak to układał, to zmiany no niech wchodzą w grę, bo terminarz jest napięty, trzeba to skończyć do czwartego, no bo chyba nie chcemy grać do Wigilii. Ciekawą mamy, Adam, tą pierwszą piątkę. No wiadomo, Komandor chyba jest poza zasięgiem, no chyba, że te demony tych młodych chłopców Szenowskiego znowu dadzą sobie znać i się pojawią jakieś po prostu problemy, jeśli chodzi o kartki, no i o ferment taki w drużynie, chociaż wydaje się ostatnio, że to jest wszystko trzymane silną ręką. Teraz no Silesia, o której już poświęciliśmy kupę czasu, Tauzen, do którego wrócił Mateusz Piątek, no i teraz to już naprawdę wygląda bardzo mocnie ta drużyna. Gobliny, które chyba chcą coś udowodnić po tym właśnie nieszczęśliwym meczu właśnie z Tauzenem z zeszłego tygodnia. No i Premium Appetite to już w ogóle chcą udowodnić, że potrafią grać w piłkę. No masz jakiegoś swojego faworyta na drugie miejsce, bo chyba pierwsze dla Komandora już. Ja powiem tak, że nie mam faworyta z tego względu, to też już tak z doświadczenia wiem, że runda rewanżowa rządzi się raz swoimi prawami, bo to wiadomo, że mecze o coś, taka bardzo wysoka stawka, to dwa. Nie zapomnijmy, że pokończyły się praktycznie już wszystkie ligi od okręgówki w dół, a w tych zespołach kilku takich graczy gra i jeżeli oni nie zawsze mogą się stawić na mecz w tej rundzie zasadniczej, bo to trening, bo to coś tam, strach przed kontuzją, to na te finały w tej chwili już każdy przyjdzie. Stąd składy mogą być tak jakby wzmocnione. Także nie podejmuje się rokowania, kto na którym miejscu skończy. Na ostatnim miejscu, ostatnie miejsce i druga liga? No, może się tak stać. A oto dziewiąte, żeby uniknąć tego dziewiątego, no to chyba walka będzie do ostatniej kolejki. Grupa B, Lions Inwet, no mecz z podtekstami, bo wiadomo, Inwet to kiedyś kamikadze. Natomiast na boisku, pomimo kilku z pięć, było całkiem spokojnie, wygrali Lionsi i oni z czwartego miejsca awansują do tej rundy finałowej. Walczą medale, a mogło być różnie, bo tam w końcówce tej rundy pierwszej to no, tracili punkty też. I tak chyba musimy zrobić małą przerwę. No co z tymi Lionsami? Już jesteśmy po wizycie tutaj klientów. Było ciężko, ale jest dobrze. A czy będzie bardzo dobrze? No znając Łukasza Łatę i jego ambicje, to będzie dobrze. A na ile to wystarczy? Czy na awans powrotny, tak bym to nazwał? Czy na podium? No to zobaczymy. Na pewno ciekawa będzie ta runda rewanżowa, bo jak tu patrzymy w tabelę, to pierwsze cztery drużyny, no to dzieli ich raptem 3 punkty. Pierwsze dwie po 17, drugie dwie po 14. Troszeczkę odstaje Inwed, ale 5 punktów do lidera przy 4 meczach do rozegrania to też nie jest jakaś przepaść, także będzie się działo.
Mówisz o Nivecie. On zakończył ten sezon zasadniczy zwycięstwem nad Rockwell. No, gdyby tego zwycięstwa nie było, to być z gry o medale cieszył się Auroland, no ale ten Nivet zakończył serię tych kilku porażek z rzędu, no i pokonał ostatnie miejsce Rockwell. No ale i tak chyba ta gra Nivetu nie jest taka dobra jak na początku sezonu. Na pewno zespół rozczarowuje, bo na papierze i patrząc na skład, no to jakoś tak troszeczkę wyniki niekoniecznie, aczkolwiek no cóż tu dużo powiedzieć, to chyba to, co powiedziałem przed chwilą, że w tej chwili chyba będzie inaczej, bo po skończeniu tych wszystkich rozgrywek typu okręgowa A-klasa, czy nawet B-klasa, to ten skład powinien na te spotkania rundy finałowe wyglądać inaczej, bo wiemy, że tam kilku takich zawodników jest i grają. Także jeżeli Invet będzie w optymalnym zestawieniu przychodził na swoje spotkania, no to wynik może być każdy. Rockwell, zanim przegrał z Invetem, przegrał też z Juloko, dla którego gola na 3-2 w 49 minucie strzelił Dominik Cieślak. I to właśnie Juloko ex aequo z KTG awansuje z pierwszego miejsca. Jest to drużyna na Ekstraligę. Nie mówię na awans do Ekstraligi, bo tutaj jest dosyć blisko. Natomiast drużyna, która utrzyma się w tej Ekstralidze, no bo już jedną przygodę kiedyś Juloko miało. No miało. No na pewno Juloko bym chciał pomyśleć o składzie, bo to jest jeden z nielicznych zespołów, którzy tą kadrę mają naprawdę skromną. Ja zawsze mówię, że to jest ich wybór, bo oni chcą przyjść, pograć i pobawić się. No natomiast w Ekstralidze wiadomo, że ten poziom jest dość wysoki. No ale czemu mi odbierać chęć awansu i chęć sukcesu, bo za taki na pewno by był awans do Ekstraligi. No a co będzie wiosną, to już myślę, że Adam Kupka i jego koledzy i Czechowski i jeszcze ktoś tam z drużyny, to ich sprawa i oni by na pewno pomyśleli tak, żeby było dobrze i żeby był cień szansy na utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Chyba tylko też cień szansy, chociaż no zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Ma na utrzymanie się Sewitel. Punktowo to nie wygląda źle, natomiast gra tego zespołu chyba rozczarowuje. Remis z Vision Express 5-5, no i wysoka porażka 6-13 z Atrią, tam 6 goli Darka Pinczaka. No co z tym Sewitelem? Wzięli Kamila Magierę, Magiera strzela kupę bramek, a punktów nie ma. No jak to Sewitel, no tak może troszeczkę tutaj żartobliwie powiem, my się i tak cieszymy, że Sewitel chodzi na mecze, bo pamiętamy, że zdarzało się, że nie kończył sezon, teraz kończy i jakoś nie wydaje mi się, żeby odpuścił walkę o utrzymanie się i spadł do drugiej ligi, bo myślę, że Maduzia, tak jak to właśnie inni, na te finały się spręży swoich kolegów i ten zespół, a że potrafi grać, to wszyscy wiemy i uciła tych punktów potrzebnych do utrzymania się. Jaki twój pogląd na tą rundę finałową, grupa A i grupa B? No będzie ciekawie, natomiast nie wyciągniesz ode mnie informacji na temat, kogo widzę za majstra, a kogo widzę do spadku. To powiem tak, KTG utrzyma dobrą grę, bo punkty to zobaczymy, na razie jest liderem, ale czy dobrą grę utrzyma, bo no to aż zaskakująco długo utrzymują tą dobrą formę gracze Ślązaków. Powinni utrzymać, bo to młodzież, także no im nie straszne ani teraz coraz chłodniejsze powietrze, ani deszcze, które pewnie niebawem przyjdą, a meteorolodzy zapowiadają nawet i śniegi, także myślę, że akurat kto jak to, ale młodzież się aury bać nie powinien. Chyba największa niespodzianka minus Auroland. Ja wiem, czy niespodzianka, no oni zawsze tą kadrę mieli, jaką mieli i myślę, że na to, co grali, bo przypomnijmy, że jeden mecz wygrali grając cały czas czwórkę, jakby im odjąć 3 punkty, to faktycznie widmo smatku by im zajrzało w oczy, to całkiem niezły występ, a na to, że już no łatwiej i jakoś większa ochota by było grać o te wyższe cele niż o utrzymanie, no to trudno, taki jest sport. Grupa A drugiej ligi, mocno ten sezon, ten tydzień rozpoczął Orzapak Team, który po pokonaniu Śląska 2-0, no to był chyba Śląsk tym meczem sobie zaprzepaścił szansę na awans do pierwszej czwórki, na finały. No dał sobie za cel właśnie awans, przeskoczenie czy to Normy, czy to Finimondo, czy to innych. Natomiast tym remisem w czwartek z Wyzwoleniem 4-4, no znowu frajersko, bo to trzeba tak nazwać rzeczy po imieniu, jak nazwał właśnie Adam Orzechowski, kapitan drużyny. Frajersko, bo w ostatnich 2 minutach stracili 2 bramki i stracili zwycięstwo, wydawało się pewne właśnie z Wyzwoleniem. Remis 4-4,
No i chyba tylko cud mógłby Orzapak przesunąć na to co najmniej czwarte miejsce. No ciężka sytuacja, bo ci przed nimi, czyli Finimondo i Norma punktów więcej, Norma jeszcze mecz zaległy, także... No ale ja myślę, że środek tabeli, czy ten taki dobry środek tabeli to nie jest zły. No i cóż tu więcej powiedzieć. Ale nie są zadowoleni. No trudno, żeby byli zadowoleni, bo każdy walczy o tą najwyższe cele. No przypomnijmy, początek sezonu mieli taki dość piorunująco mocny. No natomiast tych parę meczy takich bardzo średnich w środkowej części sezonu się odbiło im czkawką. No a jak będzie dalej, pewnie będą walczyć, no znaczy pewnie, na pewno będą walczyć, no ale... Remis właśnie w ostatnim meczu z wyzwoleniem tak naprawdę nikogo nie satysfakcjonował, bo wyzwolenie też dobrze zaczęło ten tydzień. Pokonało Sports Pub 4-3, tam gole 2 Piotra Majerowskiego. Natomiast no, ten remis pogrzebał szanse jednych i drugich. To pokazuje, że remis to jest dobrym wynikiem, gdyż zabiera tak jakby 2 punkty przeciwnikowi, ale jak samemu się punktów nie zdobywa, to potem będzie brakować do tych drużyn z czwartego miejsca. No dokładnie, no trzeba wygrywać mecze, bo tak jak ktoś powiedział, lepiej 2 przegrać, 1 wygrać niż 3 zremisować. Finimondo 2 mecze, ZS1 pokonane 6-2, Mateusz Kuśka 3 bramki, tam już do przerwy było 5-0. Natomiast chyba dość zaskakujące, chociaż zobaczymy jak sezon się skończy dla J-Commerce, bo właśnie remis J-Commerce 3-3. No ważne chyba punkty straciło Finimondo, bo no co prawda do awansu tam już jest krok, bo mają jeszcze mecz teoretycznie, oczywiście najsłabszą drużyną ligi Sports Pubem, chociaż ten Sports Pub i tak teraz w pucharze wyglądał przeciwko Chupaka, że dużo, dużo lepiej niż w lidze, no ale no boli chyba Finimondo to, że ten tydzień zakończyli z 4, a nie 6 punktami. No dość pechowo, aczkolwiek tu nie chciałbym odbierać sukcesu J-Commerce, bo to zespół, który w tym roku zaskakuje mnie bardzo in plus. No i tak, żeby tylko wtrącić, pokonał w piątek Yeti Hill 4-2, a Yeti Hill wiadomo, całkiem mocna drużyna. No, dlatego mówię, że bardzo mi się podoba ten zespół, pomimo, że grają dalej bez swojego kapitana, to ten kapitan tam stoi za bramką i nie dość, że kibicuje, pomaga, ustawia. Bardzo fajna robota Darka Lamoty i jemu pozostaje życzyć szybkiego powrotu na boisko, a drużynie to, żeby ten progres zachowała i może jeszcze nie tej jesieni, ale no, na pewno to będzie zespół czołówki drugiej ligi. Ale kto wie, bo tu może no, ciężki terminarz przed J-Commerce, no i to, że muszą teraz gonić, kilka meczy rozegrać, może jeszcze jakimś cudem wślizną się do tej rundy finałowej, a tam no to mogą nieźle namieszać. Gewko, kup telefon, przedostatni to był mecz tej rundy zasadniczej, no i tutaj też bardzo niezadowoleni gracze wicelidera, którzy jedynie zremisowali 5-5, jak mi powiedział kapitan drużyny Gewko, Maciek Czapliński, no tam gdyby troszeczkę lepszą skuteczność miał Damian Klama, no to tutaj wicelider by przegrał z Kretesem ten mecz, natomiast no jest taki dołek formy w tym meczu z Gewko przyszedł dla Kup Telefon, bo chyba oni się nie spodziewali tego, że no zbądź co bądź przed ostatnią drużyną tabeli będzie tak ciężko. Ja myślę, że to nie spadek formy, a takie chwilowe zachłysnięcie się z sukcesem, bo tam kilka meczów naprawdę, przypomnijmy WW Kup Telefon bardzo słabo zaczął sezon, potem kilka spektakularnych zwycięstw, wywindowali się na w tej chwili pozycję wicelidera. I mi się wydaje, że oni sobie patrząc w tabelę dopisali już przed spotkaniem punkty z Gewko. A szkoda, bo no jakby obserwowali trochę dłużej ligę, a nie od tego sezonu, to by wiedzieli, że Gewko potrafi grać i pomimo, że jakoś... Nie przez cały sezon, ale kilka meczów w sezonie zawsze mają dobry. Tak, zawsze i to no, nie można patrzeć w tabelę, o gramy z przedostatnim w tabeli, to dzisiaj będzie luzik. Tak to się kończy, potem 5-5 i no jak widać w układzie tabeli, no to jest naprawdę duża strata. 2 punktów, duża strata. I ten lider RR Projekt Manhattan, no mecz tygodnia zdecydowanie to było starcie z Normą Katowice, wygrane 5-2. No tam trochę kontrowersyjny początek, o który pretensje mieli gracze Normy. No ja tego początku niestety nie widziałem, ale byli u mnie gracze Normy. Znaczy pomyłki sędziów, ja tak jak powiedziałem im, tak jak mówię wszystkim, no my nie jesteśmy niestety stacją Kanal Plus i nie dysponujemy ilomaś tam kamerami i nie dysponujemy systemami jakimiś takimi, które... Może za kilka lat. Może za kilka lat ale pewnie gdyby tak było, to kontrowersje by chwilkę potrwały i dyskusje nasze, co się stało w tym meczu, czy bramka była, czy nie było.
No ja zawsze mówię, no sędzia gwizdnął i jest... Chodzi o gola, którego graczo, według graczy normy nie było, gdyż bramkarz złapał piłkę na linii bramkowej, a nie tak jak zadecydował sędzia, już za linią bramkową i wyciągnął ją po prostu na boisko. No tak sędzia zinterpretował, no tutaj technologia go online by się przydała. No tak jak mówię, no sędzia gwizdnął i ja nie wiem, ja myślę, że zespół... który myśli o awansie, który myśli o sukcesach, no to no nie może zwalać porażki, na, jeżeli była nawet na jedną złą, czy dwie, czy trzy decyzje arbitra, bo mecz trwa 50 minut i jeżeli nawet zespół czuje się skrzywdzony, no to powinien tym bardziej wziąć się w gardzi, pokazać i udowodnić i sobie, i przeciwnikowi, że jest lepszym i strzelić te kilka bramek więcej. Ja rozumiem, że czasami zła decyzja arbitra podcina skrzydła. Może tak było w tej sytuacji, no ale zresztą ja sobie wyjaśniłem z kapitanem normy, no trudno, żebym czy ja, czy ty, siedząc na lidze, czy ktokolwiek inny z organizatorów chodził i zmieniał decyzję arbitrów, bo to by było dopiero niepoważne, a wręcz śmieszne, także... No w każdym razie to był sam początek meczu, prowadzenie było RR Projekt, potem Norma próbowała gonić, ale kontrataki zawodników RR były no, perfekcyjne w tym spotkaniu, dlatego wygrana 5-2. Drugi mecz RR Projekt rozegrał ZS1 Katowice, no i tutaj już takie widmo tego, że trzeba ten mecz wygrać, jeżeli chce się myśleć o czymś więcej niż tylko awansie do pierwszej czwórki przyszedł. Ciężki mecz, wygrana 4-3, chociaż ZS1 pokazało, że naprawdę gdyby troszeczkę lepsza skuteczność była, to mogliby równie dobrze oni być na pierwszym, a RR na 8 miejscu. No mówiąc o RR, to i wracając troszkę do poprzedniego meczu, pewnie będzie, patrząc tabelę, niedługo okazja do rewanżu pomiędzy Normą a RR. No RR no, pokazał, bo początek sezonu miał równie słaby jak cały poprzedni sezon. Jak i również dodam tutaj do tego halę, no gdzieś się otrząsnęli, znaczy wy... Dziewiąty mecz bez porażki. Tak, z tego marazmu jakiegoś i to czasami właśnie pokazuje, że czasami jedno spektakularne jakieś takie zwycięstwo daje kopa drużynie i potem drugie, trzecie i to potem, tak jak wspomniałeś, 9 meczów bez porażki, pogratulować i z ciekawością popatrzę, co się będzie dalej działo i czy uda wam się sezon ukończyć na podium, bo to, że zagracie w pierwszej czwórce już jest pewne. No i właśnie jakie twoje, jak myślisz, czy ten Orzapak wykorzysta to, że Norma jest troszeczkę taka nabuzowana, chociaż chyba wszystko wróciło tam w Normie do Normy, gdyż w pucharze wyeliminowali Czerwone Byki. No czy jednak pierwsza czwórka jest już znana, już można pisać, rozpisywać terminarz tych czterech meczy, tych pierwszych czterech drużyn. No, terminarzu jeszcze nie rozpisuję, no, natomiast o Normę jestem spokojny, bo to jest poukładany zespół składający się z naprawdę bardzo inteligentnych zawodników i ja nie wierzę, że tej szansy nie wykorzystają, bo mają do tego bardzo duże szanse. Natomiast jak mantrę będę powtarzał, że nie bawię się tu w spekulacje i jakieś stawianie faworytów, bo boisko to zweryfikuje, poza tym nie chcę tu być odbierany jako ktoś, kto ja powiem... Wskażę faworyta, a potem ktoś mi powie, że faworyt Adama musi wygrywać, bo i takie głosy się czasem można usłyszeć, także lepiej nic nie mówię. Grupa B, IBM Ersi wygrali wreszcie pierwszy mecz w tym sezonie. Pokonali no, chyba największego dziwolonga całego Redboxa, Sigmę Darek, która to naprawdę... Jak zagra świetny mecz, jak wyeliminuje z pucharu lidera drugiej grupy, a RR Projekt i to tam bez mydła, bez żadnego problemu, po prostu Sigma kilkoma bramkami wyraźnie wygrała, to potem przychodzi mecz z ostatnim miejscem w tabeli IBMR-sami i no jest źle. Jest 3-4, jest porażka. Wreszcie zaskoczyli dwie bramki Wojciecha Kisiela. Zaczniemy się pomału uczyć tych nazwisk z IBM-a, bo na wiosnę myślę będzie dużo lepiej. No oni w ogóle ten, no co prawda drugi mecz im nie wyszedł, ale nie jest byle kim, bo z 13, która w dalszym ciągu... Bo 2-0 prowadził IBM. O pierwszą czwórkę, tak, tam 2-2 do przerwy, tam po prostu kondycyjnie nie wytrzymali, natomiast ten zespół pokazuje, że to co już też powtarzałem kilkanaście razy, że uczą się grania tego specyficznego na dużym boisku, gdzie są trzy boiska, to trzeba przywyknąć jednak troszeczkę do tego i poznać specyfikę grania tutaj w naszej lidze. Także ja myślę, że oni te pierwsze śliwki, robaczywki, jak to się mówi, to już jest gdzieś za nimi i ten sezon
właśnie przeznaczam na takie nabieranie doświadczenia, a w przyszłym to będzie taki konkretny team do grania, zwłaszcza, że no nie wiem, czy oni też na hali nie zagrają. Powiedz mi, można coś mądrego powiedzieć o tej Sigmie, czy ona wszystkim kanonom tu redboxowym się po prostu wymyka? No to taki zespół, jak zespół, no raz mają na ławce sześciu, ich tam siedzi, raz nie mają nikogo i jak jest dużo, to wygrywają. Przegrywają, znaczy się mało wygrywają. No tam chyba oni sami nie wiedzą, kiedy przyjdą dobre dni, a kiedy słabe, no ale walczą i to mi się podoba. No i zobaczymy, jak to będzie z tą Sigmą w przyszłym sezonie, chociaż oni chyba też w zimę będą grać. Oni są bardzo, bardzo tacy chętni do gry i do sukcesów, a ja myślę, że no po tej robocie, co wykonali jakoś takie organizacyjnej jakieś, to ja myślę, że sukcesy muszą przyjść. Może przyjdą akurat na hali. Niech ten sezon się dla nich już skończy i z czystą kartą zaczną kolejne rozgrywki. Lider Zakłady Mięsne pokonały SC Silesię 5-2. Tutaj Konrad Boksa, tym razem nie Pieniążek, który jest liderem klasyfikacji strzelców, strzelił gola jednego w tym meczu. Natomiast Boksa strzelił 4, wyręczył swojego kolegę z linii napadu. Ważne zwycięstwo dla Zakłady, chociaż ciężko przyszło nad SC Silesią. No ciężko, nie ciężko, wynik 5-2, zwycięzców się nie sądzi, jak to się mówi. Ja przypomnę, że Zakłady Mięsne, jak się ze mną zaczęli kontaktować przed sezonem, mówili, że wygrali inną ligę, chcą przyjść skonfrontować swoje umiejętności. Jak widać, te są niemałe, bo tutaj jest pierwsze miejsce i tak z gry. No jakoś mi wychodzi na to, że ten zespół będzie wysoko, bardzo wysoko lub najwyżej, jak się tylko da. No No z takim dużą ciekawością czekam na występy tego zespołu w pierwszej lidze, bo ja jestem jakoś spokojny, że ten zespół awansuje. Na własną prośbę mecz z Katolami, jak to powiedział Dawid Dulny po meczu, przegrał SN Progres. Prowadził 3-1, Katole doszły i w końcu strzeliły te dwa decydujące gole. No ta porażka chyba przekreśla szansę SN Progres na awans do pierwszej czwórki, natomiast Katole ciągle są w grze. Gdyż mecz swój przegrała Srebrna Długa Chorzów z Marmozetą 2-1, sędziowałem ten mecz. No Srebrna była z gry dużo lepsza, ale to jest to, co mówiliśmy nieraz o MPFC. Oni po prostu mają swój styl gry. Obrona, defensywa, szybkie kontry, tam czy Masiewicz, czy Żółtowski, czy Piotrowski, czy Szymała. Każdy tutaj może po prostu zrobić różnicę. I mimo, że Srebrna ładnie grała, ładnie dryblowała, to pod bramką Kawęckiego, który notabene zagrał świetny mecz, ogarniał ich jakiś paraliż. No i tak Marmozeta do przerwy prowadziła 1-0, tam dosyć przypadkowa bramka po rykoszecie, można powiedzieć najpierw nawet bardziej, że samobójcza bramka. Wyrównał w 44 minucie strzałem bardzo fajnym z dystansu Marcin Nikel. No i gdy chyba wydawało się, przynajmniej mi się wydawało jako sędziemu tego meczu, że no bliżej tej bramki zwycięskiej jest Srebrna, bo ona Cisła miała taki rzut z autu na wysokości pola karnego. Wszyscy prawie zawodnicy poszli w pole karne. Tam jeden oczywiście ubezpieczał. Przejęła ten wrzut, to rozegranie rzutu z autu Marmozeta. Piłka poszła do Szymały i ten praktycznie nawet nie ze środka boiska, tylko jeszcze bliżej swojego pola karnego. Także praktycznie ze swojego pola karnego zauważył, że bramkarz Srebrnej dosłownie kilka metrów, nie dużo, ale wyszedł z bramki, zdecydował się na strzał. Jak mu to wsiadło, to wie tylko on. Nie wiedziałem, że tak daleko w ogóle piłkę można kopnąć, a już do bramki celnie, na zwycięstwo. Widać duże wrażenie ta bramka na tobie zrobiła, bo się tu rozgadałeś pięknie. No ale fakt jest faktem takie... Ja bym tak daleko nie kopnął. Takie gole się nieczęsto zdobywa. No nie wiem, czy Krzysiek tak chciał, czy po prostu bardziej myślał o wybiciu piłki na uwolnienie niż o strzeleniu bramki. Ale ta padła i ja myślę, że to jest taka nagroda dla Krzyśka za tyle tych sezonów, bo przypomnę, że Krzysiek gra w Redboxie od pierwszego sezonu. Tych bramek troszkę naszczelał, no ale taka to taka filmowa. Szkoda, że nie było Bartka z kamerą, bo z pewnością ta bramka to by była taka czołówka zawsze rozpoczęcia kafe Redbox. Z pewnością. Ostatni mecz tego tygodnia. Byki Chupacabra 1-5. To nie jest sezon Byków.
Chupacabra natomiast blisko pierwszej piątki, no i teraz pierwszej czwórki. No i teraz ta przeanalizowanie tego, co w tabeli, no bo chyba zakłady mięsne i MPFC są już pewni. Nie chyba, na pewno są pewni. Natomiast co tutaj za ich plecami? Jest Chupacabra, która ma 17, Srebrna Długa, która ma 16, Katole, które mają 15. Wszystkie te drużyny mają po 9 rozegranych meczy, czyli jeszcze dwa im zostały. Ale ciągle w grze jest 13, ma 8 meczy i 13 punktów. No i SN Progres chyba już nie, no ale powiedzmy, że w 8 meczach mają 11. No ciekawie, ciekawie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć drużyn gra o dwa miejsca dające szansę gry o medale. No i te wszystkie pięć drużyn mają szansę, bo ja tutaj chcę dodać, że oprócz tego, że w meczu można zdobyć 3 punkty, to gdy się na mecz nie przyjeżdża, można stracić jeden, a... Ja już dzisiaj dostałem wiadomość o jednym walkowerze, także tu jest minus jeden punkt. Ja nie mówię tutaj o tej grupie, ale no los bywa przewrotny i czasami może się zdarzyć, że ktoś z tej drużyny walczącej może na mecze nie stawić minus jeden. I także dopiero te wszystkie te nasze jakieś tam liczenia i weryfikacje idą w łeb. Także poczekajmy na te rozegranie dosłownie dwóch, dla niektórych trzech spotkań i wtedy doczekacie się terminarza na rundę rewanżową, bo to też mam zapytania. No, terminarz jest rozpisany do końca drugich lig. Ostatnie mecze są w czwartek. Za tydzień. Za tydzień w czwartek, także w piątek na pewno na stronie ukaże się terminarz na rundę rewanżową i wtedy już będziemy wiedzieć, kiedy kto z kim i kiedy będą te mecze arcyważne, a kiedy te troszkę mniej ważne. Ale na wszystkie zapraszamy, bo wszystkie są na pewno bardzo ciekawe. Szóstka tygodnia, wspomniany Kawęcki z MPFC, a w polu Tomasz Grucelski, Węgorze, Michał Skórski, Globtrans, Dariusz Pińczak, Atria. No i napastnicy Tomasz Masternak, WSD, Piotr Zmysłowski, Pap pod piątką. Imponujący wyczyn Zmysłowskiego dla mnie jest najlepszym graczem tygodnia, a dla Adama Komina? No niech tak zostanie, choć raz się z tobą zgodzę. I w tej miłej atmosferze kończymy kolejny odcinek Cafe Redbox. Do zobaczenia za tydzień.